arcymistrz na 200 metrów, mistrz olimpijski, rekordzista świata, ale i na 100 metrów potrafi popłynąć znakomicie. Między nim a Jakubem Majerskim z półfinału 200 różnic. Mamy informację, że to choroba, ale nie wiadomo jaka. Niekoniecznie COVID. Proszę wszystkiego z COVID-em tak od razu nie kojarzyć. Źle się poczuł. Ale to pierwsze, które się nasuwa. Ale czasami nie zawsze pierwsze skojarzenie jest dobre. No. Dobrze. Jakub Majerski na torze piątym. Krzysztof Milak nad nim na czwartym. Sabo i Guerres. Oni tutaj są faworytami. Cztery długości basenu. Rekord świata należy do Kaleba Dressela, 47,78. Na Mistrzostwach Europy najszybciej Korotyszkin, dawny rywal Pawła Korzeniowskiego, 48,93. I już pierwsza długość basenu i już patrzymy... Ten czerwony czepek to czepek Polaka. Dobrze, dobrze płynie Polak, równo. Na razie na to właśnie Jakub Majerski jest na czele. Tuż za nim Szewliakow i Lamberti, ale pamiętajmy, że Milak ma niesamowitą wytrzymałość. Jakub Majerski 22,79. On lubi szybko otworzyć, tak się stało. I teraz 75 metr, wciąż Jakub na czele. I jeszcze 25 metrów. Milak pewnie też włączy przerzutkę, może Sabo. Ale Jakub Majerski też ma swoje do powiedzenia. Sabo przyspiesza. Wyraźnie walczy Jakub Majerski. Niesamowite będzie to dopłynięcie. I pierwszy Sabo, a Majerski trzeci, a Lamberti drugi. A bez medalu, Krzysztof Milak. No więc Milak być może zapłacił za tą swoją 50 grzbietem, natomiast na pewno ona pomogła Lambertiemu. No i Sebastian Szabo, który wygrał półfinały na 50 metrów stylem dowolnym, a teraz wygrywa finał na 100 metrów. Jak nie jeden Węgier, to drugi Węgier, można powiedzieć. Natomiast co do jak